Rozdział 18. Układ nerwowy ośrodkowy. Ośrodkowy układ nerwowy, OUN, zaczyna powstawać na początku trzeciego tygodnia w postaci płytki pogrubiałej ektodermy o kształcie podeszwy, zwanej płytką nerwową, będącą właściwie dużą plakodą. Zobacz definicja i wiersz. W pośrodkowo-grzbietowej okolicy ku przodowi od węzła pierwotnego. Wkrótce jej brzegi boczne unoszą się, tworząc fałdy nerwowe. Rycina 18.1. W miarę rozwoju fałdy te uwypuklają się coraz bardziej. Stykają ze sobą w linii pośrodkowej i w końcu zlewają się, tworząc cewę nerwową. Rycina 18.2 i 3. Fuzja fałdów rozpoczyna się w okolicy szyjnej i posuwa w kierunku dogłowowym oraz doogonowym. Rycina 18.3a. Z początkiem fuzji wolne brzegi cewy nerwowej tworzą otwór nerwowy, neuropor, przedni, głowowy i otwór nerwowy, neuropor, tylni, ogonowy, którymi komunikują się z okrywającą jamą owodni. Rycina 18.3b. Zamykanie neuroporu przedniego postępuje w kierunku doogonowym od miejsca początkowego zamknięcia cewy nerwowej w rejonie szyjnym. Rycina 18.3a i od miejsca przodomózgowia, które powstaje później. To ostatnie miejsce przesuwa się dogłowowo, zamykając przedni odcinek cewy nerwowej i doogonowo, spotykając się z postępującym zamknięciem w okolicy szyjnej. Rycina 18.3b. Ostatecznie zamknięcie neuroporu przedniego następuje w stadium 18-20 somitów, 25 dzień rozwoju. Zamknięcie neuroporu tylnego zachodzi około 3 dni później. Na biegunie głowowym cewy nerwowej uwidaczniają się trzy rozszerzenia. Pierwotne pęcherzyki mózgowe. Po pierwsze, przodomózgowie, prosencefalon. 2. Śródmózgowie, mesencefalon. I 3. Tyłomózgowie, rombencefalon. Rycina 18.4. Jednocześnie powstają dwa zagięcia. Zgięcie szyjne, fleksura cervicalis na styku tyłomózgowia i rdzenia kręgowego oraz zgięcie głowowe, fleksura cefalica w rejonie śródmózgowia. W piątym tygodniu rozwoju pierwotne pęcherzyki różnicują się w 5 pęcherzyków wtórnych. Przodomózgowie utworzy kresomózgowie, telecefalon i międzymózgowie diencefalon. Śródmózgowie pozostaje niepodzielone, a tyłomózgowie, rombencefalon, tworzy tyłomózgowie wtórne, metencefalon i rdzeniomózgowie, melencefalon. Rycina 18.5. Głębokie wcięcie, cieśń tyłomózgowia oddziela śródmózgowie od tyłomózgowia wtórnego, a zgięcia mostowe, fleksura pontia, tworzy granicę pomiędzy tyłomózgowiem wtórnym a rdzeniomózgowiem. Rycina 18.5. Z każdego wtórnego pęcherzyka mózgowego wykształca się inna część mózgowia. Główne pochodne tych pęcherzyków przedstawia rycina 18.5. Są nimi kresomózgowie, półkule mózgu, międzymózgowie, pęcherzyki oczne, wzgórze, podwzgórze, przysadka, śródmózgowie, wzgórki przednie wzrokowe i wzgórki tylne słuchowe. Tyłomózgowie wtórne, móżdżek, most i rdzeniomózgowie, rdzeń przedłużony.
światło rdzenia kręgowego, kanał środkowy, łączy się ze światłem pęcherzyków mózgowych. Jama tyłomózgowia stanowi komorę czwartą, a jama międzymózgowia komorę trzecią. Jamy półkul mózgowych tworzą komory boczne. Rycina 18.5. Światło śródmózgowia łączy komorę trzecią i czwartą. Światło to znacznie się zwęża i nazywane jest wodociągiem śródmózgowia Sylwiusza. Komory boczne komunikują się z komorą trzecią poprzez otwory międzykomorowe zwane otworami Monroe. Rycina 18.5. Rdzeń kręgowy. Warstwa wyściółkowa, warstwa płaszczowa i warstwa brzeżna. Ścianę niedawno powstałej cewy nerwowej tworzą komórki neuroepitelialne, zwane też komórkami wyściółki. Komórki te zajmują całą grubość ściany cewy nerwowej i tworzą wysoki nabłonek wielorzędowy. Rycina 18.6. Od strony powierzchni skierowanej do światła cewy komórki te powiązane są ze sobą za pośrednictwem połączeń międzykomórkowych. W stadium rynienki nerwowej i bezpośrednio po jej zamknięciu się komórki neuroepitelialne szybko dzielą się, znacznie zwiększając swą liczbę. Wspólnie tworzą one warstwę neuroepitelialną, neuroepitelium, zwaną również warstwą wyściółkową. Po zamknięciu cewy komórki neuroepitelialne zaczynają wytwarzać nowy typ komórek, charakteryzujących się dużymi, okrągłymi jądrami o słabo barwiącej się nukleoplazmie i silnie barwiącym się jąderku. Są to pierwotne komórki nerwowe, czyli neuroblasty. Rycina 18.7. Tworzą one warstwę płaszczową, otaczającą warstwę neuroepitelialną wyściółkową. Warstwa płaszczowa tworzy później istotę szarą rdzenia kręgowego. Pogrubienia grzbietowe, blaszki grzbietowo-boczne, skrzydłowe, tworzą okolice czuciowe. Rycina 18.8a. Granicę między tymi okolicami stanowi podłużny rowek, bruzda graniczna, sulcus limitans. Odcinki grzbietowe i brzuszne cewy nerwowej, leżące w pobliżu linii pośrodkowej, zwane odpowiednio blaszką grzbietową sklepienie i blaszką brzuszną dno, nie zawierają neuroblastów i służą głównie jako drogi dla włókien nerwowych przechodzących z jednej strony na drugą. Oprócz neuronów ruchowych rogu przedniego i neuronów czuciowych rogu tylnego, pomiędzy tymi dwoma grupami komórek gromadzą się inne neurony tworzące mały róg boczny pośredni. Rycina 18.8b. Róg ten, zawierający neurony części współczulnej autonomicznego układu nerwowego AUN, obecny jest tylko na wysokości piersiowej od T1 do T12 i w górnych częściach odcinka lędźwiowego L2 lub L3 rdzenia kręgowego. Różnicowanie histologiczne. Komórki nerwowe. Neuroblasty, inaczej pierwotne komórki nerwowe, powstają wyłącznie przez podziały komórek wyściółki. Początkowo posiadają wypustkę środkową sięgającą światła cewy nerwowej, dendryt przejściowy, która znika podczas przesuwania się komórek do warstwy płaszczowej. A neuroblasty czasowo stają się okrągłymi, bezbiegunowymi, bezwypustkowymi komórkami. Rycina 18.9. W trakcie różnicowania na przeciwległych biegunach ciała tych komórek pojawiają się dwie nowe wypustki,
tworząc neuroblasty dwubiegunowe, rytina 18-9b. Wypustka jednego bieguna wydłuża się, szybko tworząc akson pierwotny. Natomiast wypustka bieguna przeciwległego wytwarza liczne rozgałęzienia, które stają się pierwotnymi dendrytami. Rytina 18-9c. Komórka taka nazywa się neuroblastem wielobiegunowym i w trakcie dalszego różnicowania staje się dojrzałą komórką nerwową, czyli neuronem. Od chwili swego powstania neuroblasty zatracają zdolność do podziału. Aksony neuronów blaszki brzuszno-bocznej, podstawnej przebijają warstwę brzeżną i uwidaczniają się od brzusznej strony rdzenia. Grupa tych aksonów, zwana korzeniem przednim, ruchowym nerwów rdzeniowych, przewodzi impulsy ruchowe od rdzenia kręgowego do mięśni. Rycina 18-10. Aksony neuronów czuciowych rogu tylnego, blaszka grzbietowo-boczna, czyli skrzydłowa, zachowują się odmiennie niż aksony rogów przednich. Wnikają one do warstwy brzesznej rdzenia kręgowego, gdzie wstępują lub zstępują na wyższy lub niższy poziom, tworząc neurony kojarzeniowe. Komórki glejowe. Większość glioblastów, pierwotnych komórek podporowych dla neuronów, powstaje z komórek neuroepitelialnych w okresie, gdy ustaje produkcja neuroblastów. Glioblasty migrują z warstwy neuroepitelialnej do warstwy płaszczowej i do warstwy brzeżnej. W warstwie płaszczowej różnicują się w astrocyty protoplazmatyczne i w astrocyty włókniste. Rycina 18-11. Komórki te zlokalizowane są pomiędzy naczyniami krwionośnymi i neuronami, pełniąc funkcje podporowe i metaboliczne. Innym rodzajem komórek podporowych, wywodzących się prawdopodobnie z glioblastów, są oligodendrocyty, komórki glejowe skąpo-wypustkowe. Komórki te, spotykane głównie w warstwie brzeżnej, wytwarzają osłonki mielinowe wokół aksonów wstępujących i zstępujących warstwy brzeżnej. W drugiej połowie rozwoju wołun pojawia się trzeci typ komórek podporowych, komórki mikrogleju. Mikroglej. Ten typ komórek o wybitnych właściwościach fagocytarnych wywodzi się z mezenchymy, która wzrasta z naczyniami krwionośnymi do układu nerwowego. Rycina 18-11. Po zakończeniu wytwarzania neuroblastów i glioblastów komórki neuroepitelialne różnicują się w komórki wyściełające kanał środkowy rdzenia kręgowego, komórki ependymalne, komórki wyściółki. Komórki grzebienia nerwowego. Podczas uwypuklania płytki nerwowej na obu fałdach rynienki nerwowej pojawiają się komórki zwane komórkami grzebienia nerwowego. Te komórki, pochodzenia ektodermalnego, rozciągają się na całej długości cewy nerwowej. Migrując bocznie, dają początek zwojom czuciowym, zwojom korzeni grzbietowych, nerwów rdzeniowych i innym typom komórek. Rycina 18-2. W czasie dalszego rozwoju neuroblasty zwojów czuciowych tworzą dwie wypustki. Rycina 18-10a. Wypustki rosnące dośrodkowo wnikają do grzbietowej części cewy nerwowej. W rdzeniu kręgowym wypustki te kończą się w rogu tylnym grzbietowym lub kierują się ku górze poprzez warstwę brzeżną do jednego z wyższych ośrodków mózgowia. Wypustki te nazywa się korzeniem grzbietowym, czuciowym, nerwu rdzeniowego. Rycina 18-10b. Wypustki rosnące obwodowo
łączą się z włóknami korzenia brzusznego, ruchowego i w ten sposób biorą udział w powstawaniu pnia nerwu rdzeniowego. Ostatecznie wypustki te kończą się w narządach zawierających receptory czuciowe. Tak więc neuroblasty zwojów czuciowych, pochodzące z grzebienia nerwowego, dają początek neuronom korzenia tylnego, grzbietowego, nerwu rdzeniowego. Poza tworzeniem zwojów czuciowych, komórki grzebienia nerwowego różnicują się w neuroblastu układu współczulnego, komórki Schwana, komórki barwnikowe, odontoblasty, komórki opon oraz w mezenchymę łuków gardłowych. Zobacz tabela 6.1. Nerwy rdzeniowe. Włókna nerwów ruchowych pojawiają się w czwartym tygodniu rozwoju. Wyrastając z ciał komórek nerwowych blaszki podstawnej, rogów przednich, rdzenia kręgowego. Włókna te skupiają się w wiązki zwane korzeniami brzusznymi nerwu rdzeniowego. Rytin 18-10. Korzenie grzbietowe prowadzące włókna czuciowe powstają z ciał komórek nerwowych umiejscowionych poza rdzeniem kręgowym. W pochodzącym z komórek grzebienia nerwowego zwoju korzenia grzbietowego. Zwoje rdzeniowe. Wypustki komórek nerwowych zwojów tworzą wiązki wnikające do rogów tylnych rdzenia kręgowego. Wypustki obwodowe tych komórek dołączają do korzenia brzusznego, tworząc nerw rdzeniowy. Rycina 18-10. Tak więc włókna korzenia grzbietowego prowadzą włókna unerwiające czuciowo, podczas gdy włókna korzenia brzusznego włókna unerwiające ruchowo. Po połączeniu się korzenia brzusznego i grzbietowego utworzony nerw rdzeniowy dzieli się na gałąź pierwotną grzbietową i gałąź pierwotną brzuszną, które zawierają zarówno włókna czuciowe, jak i ruchowe. Gałęzie grzbietowe unerwiają mięśnie i skórę grzbietu oraz stawy kręgosłupa. Gałęzie brzuszne unerwiają kończyny i brzuszną ścianę ciała oraz tworzą główne sploty nerwowe. Splot ramienny i splot lędźwiowo-krzyżowy. Mielinizacja. Mielinizacja nerwów obwodowych odbywa się przy udziale komórek Schwana. Każda z nich mielinizuje tylko jeden akson. Komórki te wywodzą się z grzebienia nerwowego, migrują i owijają się wokół aksonu, wytwarzając otoczkę neurolemę. Rycina 18-12. Począwszy od czwartego miesiąca życia płodowego, liczne włókna nerwowe przybierają białawe zabarwienie, będące skutkiem odłożonej mieliny, która utworzona jest przez wielokrotnie owiniętą wokół aksonu plazmalemę komórki Schwana. Rycina 18-12c. Innego pochodzenia jest osłonka mielinowa otaczająca włókna nerwowe w obrębie rdzenia kręgowego. Osłonka ta jest wytwarzana przez oligodendrocyty. Rycina 18-12bc. W przeciwieństwie do komórek Schwana, jeden oligodendrocyt może mielinizować do 50 aksonów. Chociaż mielinizacja włókien nerwowych rdzenia kręgowego rozpoczyna się około 4 miesiąca życia wewnątrzmacicznego, niektóre włókna nerwowe, wstępujące z wyższych ośrodków mózgowia do rdzenia kręgowego, nie ulegają mielinizacji aż do pierwszego roku życia. Drogi układu nerwowego zostają zmielinizowane mniej więcej w tym okresie, kiedy rozpoczynają swą funkcję. Zmiany w rdzeniu kręgowym związane z położeniem.
trzecim miesiącu rozwoju rdzeń kręgowy rozciąga się wzdłuż całej długości zarodka, a nerwy rdzeniowe przechodzą przez otwory międzykręgowe na wysokości swego pochodzenia, rycina 18-13a. Jednak w miarę rozwoju kręgosłup oraz opona twarda wydłużają się szybciej niż cewa nerwowa. W związku z czym zakończenie rdzenia przesuwa się stopniowo wyżej względem odpowiedniego poziomu kręgosłupa. U noworodka zakończenie rdzenia kręgowego znajduje się na poziomie trzeciego kręgu lędźwiowego, rycina 18-13C. W wyniku tego nieproporcjonalnego wzrostu korzenie brzuszne i grzbietowe nerwów rdzeniowych przebiegają skośnie od segmentu ich pochodzenia w rdzeniu kręgowym do odpowiedniego poziomu kręgosłupa, gdzie odpowiednie korzenie łączą się, tworząc nerw rdzeniowy. Opona twarda rdzenia kręgowego jest przytwierdzona do kręgosłupa na poziomie odcinka ogonowego. U dorosłych zakończenie rdzenia kręgowego znajduje się na poziomie kręgu L2-L3. Natomiast worek oponowy i przestrzeń podpajęczynówkowa rozciąga się po krąg S2. Na końcu rdzenia nitkowate wypustki opony miękkiej przechodzą doogonowo przez oponę twardą, okrywającą S2 i rozciągającą się do pierwszego kręgu guzicznego. Ta struktura nazywa się nicią końcową i określa szlak cofania się rdzenia kręgowego, jak również podtrzymuje rdzeń kręgowy, część okrytą oponą twardą i rozciągającą się od S2 po kość guziczną, nazywa się także więzadłem guzicznym. Grzbietowe i brzuszne korzenie nerwów rdzeniowych poniżej zakończenia rdzenia na poziomie L2-L3 objęte są wspólną nazwą ogona końskiego, cauda equina. Podczas pobierania płynu mózgowo-rdzeniowego igłę wkuwa się na poziomie niższego odcinka lędźwiowego L4-L5 celem uniknięcia uszkodzenia dolnego odcinka rdzenia kręgowego. Molekularna regulacja różnicowania nerwów w rdzeniu kręgowym. Rozwój regionu grzbietowej, czuciowej i brzusznej, ruchowej części rdzenia kręgowego zależy od gradientów stężeń substancji z rodziny transformującego czynnika wzrostu beta, TGF-beta, wydzielanych przez grzbietową część cewy nerwowej oraz czynnika Sonic Hedgehog, SHH, wydzielonego przez strukturę grzbietową i blaszkę brzuszną, rycina 18-14a. Początkowo białka morfogenetyczne kości BMPS 4 i 7 są wydzielane przez ektodermę leżącą powyżej cewy nerwowej, a obecność tych czynników określa powstanie drugiego centrum sygnalizacji molekularnej położonego w blaszce grzbietowej. BMP 4 blaszki grzbietowej indukuje kaskadę białek z rodziny TGF-beta. Łącznie z BMP5 i BMP7 aktywiną i dorsaliną w blaszce grzbietowej i otaczającej ją okolicy. Ta kaskada podlega synchronizacji czasowo-przestrzennej, ustalając gradient stężeń tych czynników. W następstwie tego komórki znajdujące się w pobliżu blaszki grzbietowej zostaną poddawane wpływowi wyższych stężeń niż komórki położone brzusznie, na które czynniki te działają w coraz niższych stężeniach. Podobne zjawisko występuje w części brzusznej cewy nerwowej, gdzie cząsteczką sygnałową jest SHH. Początkowo czynnik ten podlega ekspresji w strunie grzbietowej, a następnie w utworzonym w blaszce brzusznej wtórnym ośrodku sygnalizacji.
Rycina 18-14-4. W efekcie dochodzi do obniżenia stężenia SHH od regionu brzusznego po rejon grzbietowy cewy nerwowej. Zatem zostają ustalone dwa nakładające się gradienty stężeń czynników z rodziny TGF-beta i czynnika SHH. Gradienty te aktywują czynniki transkrypcyjne, regulujące różnicowanie nerwów czuciowych i ruchowych. Na przykład wysokie stężenie czynnika TGF-beta i bardzo niskie stężenie SHH części grzbietowej cewy nerwowej aktywuje PAX 3 i 7, które kontrolują różnicowanie neuronów czuciowych. Rycina 18-14B. Podobnie wysokie stężenie SHH i bardzo niskie stężenie TGF-beta w najniższej brzusznej okolicy cewy nerwowej powoduje aktywację NKX 2.2 i NKX 6.1 i powstawanie neuronów brzusznych. Bezpośrednio grzbietowo od tego rejonu, w obszarze, w którym występuje nieco niższe stężenie SHH, a wyższe stężenie TGF-beta, rozpoczyna się ekspresja NKX 6.1 i PAX 6. A powstające czynniki transkrypcyjne indukują różnicowanie komórek ruchowych rogu przedniego. Podobne interakcje prowadzą do powstawania różnych typów neuronów rdzenia kręgowego. Mózgowie. Mózgowie dzieli się niekiedy na pień mózgu składający się z rdzenia mózgowia, mostu, z tyłu mózgowia wtórnego i ze śródmózgowia oraz ośrodki wyższe, móżdżek oraz półkulę mózgu. Pień mózgu stanowi bezpośrednie przedłużenie rdzenia kręgowego i jest zorganizowany podobnie do niego. Tak więc blaszki brzuszno-boczne, podstawne i blaszki grzbietowo-boczne, skrzydłowe, reprezentujące odpowiednio pola ruchowe i pola czuciowe, występują po obu stronach linii pośrodkowej. Ośrodki wyższe nie wykazują prawie żadnego podobieństwa takiej organizacji. Natomiast posiadają wyraźnie rozwinięte blaszki grzbietowo-boczne i bardzo słabo rozwinięte blaszki brzuszno-boczne. Tyłomózgowie. Tyłomózgowie, rombencefalon, składa się z rdzenia mózgowia, melencefalon, najbardziej doogonowego pęcherzyka mózgowego, oraz z tyłu mózgowia wtórnego, metencefalon, rozciągającego się od zgięcia mostowego po cieśń tyłu mózgowia. Rycina 18.5 i 18.7. Rdzenie mózgowie. Rdzenie mózgowie tworzy rdzeń przedłużony, medula oblongata, strefę przejściową pomiędzy mózgowiem a rdzeniem kręgowym. Od rdzenia kręgowego odróżnia się tym, że jego ściany boczne zostają wynicowane. Blaszki grzbietowo-boczne i blaszki brzuszno-boczne oddziela wyraźna bruzda graniczna. Blaszka brzuszno-boczna, podobnie jak w rdzeniu kręgowym, posiada jądra ruchowe. Jądra te dzielą się na trzy grupy. Pierwszą, przyśrodkową grupę somatyczną odśrodkową. Drugą, pośrednią grupę trzewną, specjalną, odśrodkową. I trzecią, boczną grupę trzewną ogólną, odśrodkową. Rycina 18-18C, tabela 18-1. Grupa somatyczno-odśrodkowa zawiera neurony ruchowe,
które tworzą głowową kontynuację komórek rogów przednich. Ponieważ grupa ta rozciąga się do głowowo, do śródmózgowia, nazywana jest kolumną somatyczną ruchową odśrodkową. W rdzeniu mózgowiu znajdują się neurony nerwu podjęzykowego, 12, zaopatrującego mięśnie języka. W tyłomózgowiu wtórnym i w śródmózgowiu kolumna zawiera neurony odpowiednio nerwów odwodzącego 6, rycina 18-19, bloczkowego 4 i oko ruchowego 3, rycina 18-23. Nerwy te zaopatrują mięśnie oka. Grupa trzewna specjalna odśrodkowa rozciąga się do tyłomózgowia wtórnego, tworząc kolumnę trzewną specjalną ruchową odśrodkową. Jej neurony ruchowe zaopatrują mięśnie szkieletowe łuków gardłowych. W rdzeniu mózgowiu kolumna ta reprezentowana jest przez neurony nerwów dodatkowego 11, błędnego 10 i językowo-gardłowego 9. Grupa jąder trzewnych, ogólnych, odśrodkowych zawiera neurony zaopatrujące mięśnie niezależnie od woli, układu oddechowego, układu pokarmowego i serca. Blaszka grzbietowo-boczna zawiera trzy grupy jąder czuciowych przekaźnikowych, rycina 18-18C. Tabela 18.1. Położona najbardziej bocznie grupa somatyczna dośrodkowa, ogólna czuciowa, za pośrednictwem nerwu językowo-gardłowego 9, odbiera z gardła bodźce temperatury, bólu i dotyku. Grupa pośrednia, czyli trzewna specjalna dośrodkowa, otrzymuje impulsy z kubków smakowych języka, z podniebienia, nosogardła i nagłośni oraz z nerwu przedsionkowo-ślimakowego, 8, słuchu i równowagi. Grupa przyśrodkowa, czyli trzewna ogólna dośrodkowa, otrzymuje sygnały czucia wewnętrznego z przewodu pokarmowego oraz z serca. Blaszka grzbietowa rdzenia mózgowia składa się z pojedynczej warstwy komórek wyściółki okrytych warstwą unaczynionej mezenchymy. Oponą miękką, rycina 18-18C. Obie te warstwy tworzą tkankę naczyniówkową, tela choroidea. Na skutek aktywnej proliferacji unaczynionej mezenchymy część woreczkowatych wypustek wystaje do leżącej poniżej komory, rycina 18-18C. Te kłębkowate wypustki tworzą splot naczyniówkowy, produkujący płyn mózgowo-rdzeniowy. Odniesienia kliniczne. Wady cewy nerwowej. Większość wad rdzenia kręgowego spowodowana jest nieprawidłowym zamknięciem się fałdów cewy nerwowej w trzecim i czwartym tygodniu rozwoju. Powstałe wskutek tego wady cewy nerwowej neutral tube defect. Neutral tube defect. NTD mogą obejmować także opony, kręgi, mięśnie i skórę. Częstość występowania NTD stwierdzana w momencie urodzenia, w tym rozszczepu kręgosłupa i braku mózgowia, różni się pomiędzy populacjami i może wynosić nawet 1 na 200 urodzeń w niektórych regionach, takich jak Chiny Północne. Występowanie NTD w Stanach Zjednoczonych po obowiązkowym od 1998 roku
suplementowaniu mąki kwasem foliowym spadło o 25% do poziomu 1 na 1500 urodzeń. Rozszczep kręgosłupa. Kręgosłup rozszczepiony, spina bifida, jest ogólną nazwą NTD dotyczącą okolicy rdzenia kręgowego. Spowodowany jest on niezrośnięciem się łuków kręgów i może, lecz nie musi, wiązać się z nieprawidłowościami tkanki nerwowej. Rozszczep kręgosłupa zamknięty, kręgosłup rozszczepiony zamknięty, spina bifida okulta, jest wadą łuków kręgów. Zasłoniętą skórą i zwykle nie obejmuje układu nerwowego. Rycina 18-15a. Najczęściej występuje w odcinku krzyżowym S1-S2 i czasami jej objawem jest obecność kępki włosów w skórze okolicy okrywającej wadliwe łuki. Wada wywołana brakiem fuzji łuków kręgowych dotyczy około 10% populacji, w której nie stwierdza się innych anomalii. Kręgosłup rozszczepiony, zamknięty jest zwykle niewykrywany przy urodzeniu i nie powoduje kalectwa. Często uszkodzenie to wykrywa się przypadkiem podczas badania rentgenowskiego tułowia. Inne typy rozszczepienia kręgosłupa dotyczą przepukliny oponowej i przepukliny rdzeniowo-oponowej. Są to poważne NTD, w których tkanka nerwowa i lub opony wybrzuszają się przez ubytki w łukach kręgowych i skórze, tworząc worek przypominający torbiel. Rycina 18-15. W większości przypadków dotyczy to okolicy krzyżowo-lędźwiowej i prowadzi do objawów neurologicznych, ale na ogół nie wywołuje zaburzeń intelektualnych. W niektórych przypadkach jedynie opony wypełnione płynem przechodzą przez ubytki przepuklina oponowa, meningocele. Rycina 18-15b. W innych przypadkach worek zawiera także tkankę nerwową, przepuklina rdzeniowo-oponowa, mielomeningocele, rycina 18-15c. Niekiedy fałdy nerwowe nie unoszą się, lecz pozostają jako spłaszczona masa tkanki nerwowej. Rozszczep kręgosłupa z przepukliną rdzeniową, spina bifida with reticences. Spina bifida with myelocytosis. Rycina 18-15DE i 18-16. Wodogłowie. Hydrocephaly. Wymagające interwencji rozwija się u 80-90% dzieci z ciężkim DTD i często związane jest z wystąpieniem zespołu Arnolda-Chiariego. Przepuklina części muszczku do otworu wielkiego, która blokuje przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego i powoduje wodogłowie. Przepuklina muszczku występuje, ponieważ rdzeń kręgowy zostaje przytwierdzony do kręgosłupa w przebiegu patologicznego rozwoju. Wraz z wydłużaniem się kręgosłupa przytwierdzony rdzeń kręgowy wciąga móżdżek w otwór wielki, odcinając przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego. Wodogłowie można leczyć, tworząc połączenie komorowo-otrzewnowe, pozwalające na drenaż płynu mózgowo-rdzeniowego z jednej z komór mózgu do jamy otrzewnowej. Rozszczep kręgosłupa może być wykryty prenatalnie
badaniem ultrasonograficznym i poprzez określenie stężenia alfa-fetoproteiny w surowicy matki i w płynie owodniowym. Kręgi uwidaczniają się w 12 tygodniu ciąży, umożliwiając wykrycie wad zrastania się łuków kręgowych. Wewnątrz maciczna in untero, chirurgia płodu umożliwiająca korektę tej wady, przeprowadzana jest poczynając już od 22 tygodnia ciąży. Podwyższona temperatura, kwas walproinowy oraz nadmiar witaminy A wywołują NTD, podobnie jak wiele innych czynników teratogennych. Geneza większości NTD jest wieloczynnikowa i prawdopodobieństwo posiadania dziecka z taką wadą znacznie wzrasta u matek posiadających już dziecko z wadą cewy nerwowej. Można zapobiegać wielu wadom cewy nerwowej, jeżeli kobieta przyjmuje kwas foliowy 400 mikrogramów dziennie, przynajmniej miesiąc przed zapłodnieniem, a następnie przez cały okres ciąży. Zapewnia to zmniejszenie częstotliwości wystąpienia NTD o 50-70%. Kwas foliowy może także zmniejszać zaburzenia ze spektrum autyzmu, Autism Spectrum Disorder, ASD, ponieważ około 50% wszystkich ciąż jest nieplanowane, zaleca się wszystkim kobietom w wieku rozrodczym przyjmowanie codziennie multiwitaminy wzbogaconej o 400 mikrogramów kwasu foliowego. Ponadto kobietom, które urodziły dziecko z NTD lub u których w rodzinie był przypadek NTD, zaleca się, aby przyjmowały 400 mikrogramów kwasu foliowego, a potem 4000 mikrogramów, czyli 4 mg dziennie, począwszy od co najmniej jednego miesiąca przed zapłodnieniem, aż do trzech pierwszych miesięcy ciąży. Tabela 18.1. Organizacja neuronów blaszki grzbietowo-bocznej i blaszki brzuszno-bocznej pnia mózgu. Rodzaj: somatyczne, ogólne, odśrodkowe. Rodzaj unerwienia: mięśnie poprzecznie prążkowane, unerwiane struktury, mięśnie zewnętrzne oka, język, nerwy czaszkowe, trzeci, czwarty, szósty, dwunasty. Przypis: czwarty pochodzi z tyłu mózgowia wtórnego, lecz przemieszcza się do śródmózgowia. Koniec przypisu. Umiejscowienie: mózgowie wtórne, rdzeniomózgowie. Rodzaj: trzewne, specjalne, skrzelowe, odśrodkowe. Przypis: skrzelowe jest starą nazwą odnoszącą się do struktur związanych z łukami gardłowymi, które przypominają skrzela ryb. W odniesieniu do ludzi termin gardłowe jest odpowiedniejszy. Koniec przypisu. Rodzaj unerwienia: mięśnie prążkowane gardła. Unerwiane struktury: mięśnie wywodzące się z łuków gardłowych. Nerwy czaszkowe: piąty, siódmy, dziewiąty, dziesiąty. Umiejscowienie: tyłomózgowie wtórne, rdzeniomózgowie. Rodzaj: trzewne, ogólne, odśrodkowe. Rodzaj unerwienia: przywspółczulne, unerwienie oka, mięśnie gładkie. Unerwiane struktury: zwieracz źrenicy, drogi oddechowe, trzewia, serce, gruczoły ślinowe. Nerwy czaszkowe: trzeci, dziewiąty, dziesiąty. Umiejscowienie: rdzeniomózgowie. Rodzaj: trzewne, ogólne, dośrodkowe. Rodzaj unerwienia: trzewia. Unerwiane struktury: czucia wewnętrznego przewodu pokarmowego. Nerwy czaszkowe: dziesiąty. Umiejscowienie: rdzeniomózgowie. Rodzaj: specjalne, dośrodkowe. Rodzaj unerwienia:
smaku, słuchu i równowagi. Unerwiane struktury. Bodźce z języka smakowe, podniebienne i nagłośnia. Ślimak i kanały półkoliste. Nerwy czaszkowe, 7 i 9. 8. Umiejscowienie. Tyłomózgowie wtórne, rdzeniomózgowie, tyłomózgowie wtórne. Rodzaj. Somatyczne, ogólne, dośrodkowe. Rodzaj unerwienia. Czucia ogólnego z głowy i szyi. Unerwiane struktury. Dotyk, temperatura, ból okolicy głowy. Szyja, błona śluzowa, jamy ustnej, nosowej i gardła. Nerwy czaszkowe. 5, 7 i 9. Umiejscowienie. Tyłomózgowie wtórne, rdzeniomózgowie. Koniec tabeli. Tyłomózgowie wtórne. Tyłomózgowie wtórne, podobnie jak rdzeniomózgowie, charakteryzuje obecność blaszek brzusznobocznych i grzbietowo-bocznych. Rycina 18-19. Dwie nowe struktury tworzą po pierwsze móżdżek, ośrodek koordynacji podstawy i ruchu. Rycina 18-20. I po drugie most. Szlak włókien nerwowych pomiędzy rdzeniem kręgowym a korą móżdżku i mózgu. Każda blaszka brzuszno-boczna tyłomózgowia wtórnego, rycina 18-19 i tabela 18-1, posiada trzy grupy neuronów ruchowych. Po pierwsze, przyśrodkową somatyczną odśrodkową, z której powstaje jądro nerwu odwodzącego, i po drugie, trzewną specjalną odśrodkową zawierającą jądra nerwu trójdzielnego i nerwu twarzowego, które unerwiają mięśnie pierwszego i drugiego łuku gardłowego, i po trzecie, trzewną ogólną odśrodkową, której aksony zaopatrują ślinianki podżuchwowe i podjęzykowe. Warstwa brzeżna blaszki brzuszno-bocznej tyłomózgowia wtórnego rozrasta się, tworząc most dla włókien nerwowych łączących korę móżdżku i korę mózgu z rdzeniem kręgowym. Tak więc ta część tyłomózgowia wtórnego określana jest mianem mostu pons. Obok włókien nerwowych most zawiera jądra mostu, które pochodzą z blaszek grzbietowo-bocznych tyłomózgowia wtórnego i z rdzenia mózgowia. Rycina 18-19, strzałki. Blaszki grzbietowo-boczne tyłomózgowia wtórnego zawierają trzy grupy jąder czuciowych. Po pierwsze boczną, somatyczną, dośrodkową, która zawiera neurony nerwu trójdzielnego. Po drugie specjalną, dośrodkową i po trzecie trzewną, ogólną, dośrodkową. Rycina 18-19, tabela 18-1. Móżdżek. Części grzbietowo-boczne, blaszek grzbietowo-bocznych zaginają się ku środkowi i tworzą wargi tyłomózgowia. Rycina 18-18. W części ogonowej tyłomózgowia wtórnego wargi te są szeroko rozwarte, zaś bezpośrednio poniżej śródmózgowia zbliżają się w linii pośrodkowej. Rycina 18-20. Wskutek dalszego pogłębiania się zgięcia mostowego wargi tyłomózgowia zostają ściśnięte w kierunku głowowo-ogonowym, tworząc płytę, zawiązek móżdżku. Rycina 18-20. W płycie tej u 12-tygodniowego płodu pojawia się w linii pośrodkowej pole, zwane robakiem, oraz dwie boczne części, półkule móżdżku. Wkrótce poprzeczna szczelina oddziela grudkę od robaka, a szczelina boczna kłaczek od półkul móżdżku. Rycina 18-20b.
Ten płat kłaczkowo-grudkowy stanowi filogenetycznie najstarszą część muszczku. Początkowo płyta muszczku składa się z następujących warstw. Neuroepitelium płaszczowej oraz brzeżnej. Rycina 1821a. W przebiegu dalszego rozwoju liczne komórki utworzone przez neuroepitelium migrują na powierzchnię muszczku, tworząc warstwę ziarnistą zewnętrzną. Komórki tej warstwy zachowują zdolność podziałów i stanowią warstwę rozrodczą na powierzchni muszczku. Rycina 1821bc. W szóstym miesiącu rozwoju w warstwie ziarnistej zewnętrznej powstają różne typy komórek. Komórki te migrują w kierunku różnicujących się komórek Purkiniego. Rycina 1822. I dają początek komórkom ziarnistym. Komórki koszyczkowe i komórki gwieździste powstają wskutek proliferacji komórek w istocie białej muszczku. Kora muszczku składająca się z komórek Purkiniego, neuronów Golgi 2 i neuronów wytwarzanych przez warstwę ziarnistą zewnętrzną osiąga swą ostateczną wielkość po urodzeniu. Rycina 1822b. Jądra muszczku głębokie, takie jak jądro zębate, osiągają swe ostateczne położenie przed urodzeniem. Rycina 1821d. Śródmózgowie. W śródmózgowiu mesencefalon, rycina 1823, każda blaszka brzuszno-boczna zawiera dwie grupy jąder ruchowych. Po pierwsze, przyśrodkową grupę somatyczną odśrodkową, reprezentowaną przez nerw okoruchowy i nerw bloczkowy, unerwiające mięśnie oka. I po drugie, małą grupę trzewną, ogólną odśrodkową, reprezentowaną przez jądro Edingera Westphala, unerwiające mięsień zwieracze źrenicy. Rycina 1823b. Warstwa brzeżna każdej blaszki brzuszno-bocznej powiększa się i tworzy odnogę mózgu. Te odnogi służą jako szlaki dla włókien nerwowych zstępujących z kory mózgu do niższych ośrodków w moście i rdzeniu kręgowym. Początkowo blaszki grzbietowo-boczne śródmózgowia ujawniają się jako dwie podłużne wyniosłości oddzielone płytkim zagłębieniem w linii pośrodkowej. Rycina 1832. W miarę postępu rozwoju poprzeczna bruzda dzieli każdą wyniosłość na wzgórek przedni górny i wzgórek tylny dolny. Rycina 1823b. Wzgórki tylne są synaptycznymi stacjami przekaźnikowymi odruchów słuchowych. Wzgórki przednie działają jako ośrodki korelacji odruchów na impulsy wzrokowe. Wzgórki powstają z fal neuroblastów migrujących do okalającej strefy brzeżnej, gdzie organizują się w warstwy. Rycina 1823b. Przodomózgowie. Przodomózgowie prosencefalon składa się z kresomózgowia, telencefalon, które tworzy półkulę mózgu, oraz z międzymózgowia, diencefalon, które wytwarza kubki i szypuły oczne, przysadkę, wzgórze, podwzgórze oraz szyszynkę. Międzymózgowie. Blaszka grzbietowa i szyszynka. Międzymózgowie rozwija się ze środkowego odcinka przodomózgowia. Rycina 18.5 i 18.17. Uważa się, że w jego skład wchodzi blaszka grzbietowa i dwie blaszki grzbietowo-boczne. Ale nie zawiera blaszki brzusznej i blaszek brzuszno-bocznych. Jednak SHH, marker brzusznej linii pośrodkowej, jest obecny w dnie międzymózgowia, co sugeruje, że blaszka brzuszna istnieje. Blaszka grzbietowa międzymózgowia składa się z pojedynczej warstwy komórek wyściółki pokrytej warstwą unaczynionej mezenchymy. W
Wspólnie warstwy te tworzą splot naczyniówkowy, komory trzeciej, rycina 18-30. Najbardziej dogonowa część blaszki grzbietowej tworzy szyszynkę. Początkowo pojawia się ona jako pogrubienie nabłonka w linii pośrodkowej, lecz w siódmym tygodniu zaczyna się uwypuklać, rycina 18-24 i 25. Ostatecznie staje się litym narządem w sklepieniu śródmózgowia, rycina 18-30, służącym jako szlak, w którym zmiany oświetlenia wpływają na rytmy aktywności gruczołów dokrewnych i rytmy zachowania. U dorosłych narząd ten często jest miejscem odkładania soli wapna i może służyć jako punkt orientacyjny w radiogramach czaszki. Blaszka grzbietowa boczna, wzgórze i podwzgórze. Blaszki grzbietowo-boczne tworzą ściany boczne międzymózgowia. Rowek, bruzda podgórzowa, dzieli blaszkę na okolicę grzbietową i brzuszną, odpowiednio wzgórze i podwzgórze. Rycina 18-24 i 18-25. Na skutek aktywności proliferacyjnej wzgórze kieruje się stopniowo do światła międzymózgowia. Często ekspresja ta jest tak duża, że okolice wzgórza lewej i prawej strony ulegają w linii pośrodkowej fuzji, tworząc bryłę pośrednią, czyli wzrost międzywzgórzowy. Podwzgórze, stanowiące dolną część blaszki grzbietowo-bocznej, różnicuje się w szereg okolic jądrowych, regulujących funkcje trzewne, łącznie z trawieniem, spaniem, temperaturą ciała i emocjami. Jedna z tych okolic, ciało suczeczkowate, tworzy wyraźną wypukłość na powierzchni brzusznej, pod wzgórza po obu stronach linii pośrodkowej. Rycina 18-24a i 18-25a. Przysadka. Przysadka rozwija się z dwóch różnych części. Po pierwsze, uwypuklenia ektodermalnej kieszonki zatoki ustnej, pierwotnej jamy ustnej, stomodeum, bezpośrednio przed błoną ustno-gardłową jako kieszonka Radkego. I po drugie, przedłużenia międzymózgowia w kierunku dolnym Lejka, rycina 18-26. U około 3-tygodniowego zarodka kieszonka Radkego pojawia się jako wpuklenie jamy ustnej i stopniowo powiększa się grzbietowo w kierunku Lejka. W końcu drugiego miesiąca kieszonka traci łączność z jamą ustną i pozostaje w ścisłym związku z Lejkiem. W miarę dalszego rozwoju komórki przedniej ściany kieszonki Radkego gwałtownie proliferują i tworzą przedni płat przysadki, czyli część gruczołową przysadki. Adenohypofizis. Rycina 18-26. Niewielkie uwypuklenie tego płata, część guzowa, pars tuberalis, rośnie wzdłuż szypuły Lejka i ostatecznie otacza ją, rycina 18-26c. Ściana tylna kieszonki rozwija się w część pośrednią, pars intermedia, która u ludzi wydaje się mieć niewielkie znaczenie. Lejek rozwija się w szypułę i w część nerwową, czyli tylny płat. Neurohypofizis. Rycina 18-26c. Ta część składa się z komórek glejowych. Ponadto zawiera liczne włókna nerwowe z okolicy podwzgórza. Kresomózgowie. Kresomózgowie, najbardziej dogłowowo umiejscowiony pęcherzyk mózgowy, składa się z dwóch bocznych uwypukleń, półkul mózgowych oraz części środkowej, blaszki krańcowej, rycina 18-5, 18-24 i 18-25.
jamy półkul, komory boczne komunikują się ze światłem międzymózgowia za pośrednictwem otworów międzykomorowych Monro, rycina 1824. Półkule mózgu. Półkule mózgu pojawiają się na początku 5. tygodnia jako obustronne uwypuklenia ścian bocznych przodomózgowia, rycina 1824. W połowie 2. miesiąca część podstawna półkul, to jest część, która początkowo tworzyła przednie przedłużenie wzgórza, rycina 1824a, zaczyna się rozrastać i wybrzuszać do światła komór bocznych oraz do podstawy otworów Monro, rycina 1824b i 1825ab. Na przekrojach poprzecznych ta szybko rozwijająca się okolica ma wygląd prążkowany, stąd nazywa się ciałem prążkowanym. Corpus striatum, rycina 1825b. W miejscu, w którym ściana półkul styka się ze sklepieniem międzymózgowia, neuroblasty nie rozwijają się, co czyni tę warstwę bardzo cienką. Rycina 1824b. W tym miejscu ścianę półkul tworzy pojedyncza warstwa komórek wyściółki okryta unaczynioną mezenchymą, wspólnie wytwarzając splot naczyniówkowy. Splot naczyniówkowy powinien utworzyć sklepienie półkul, lecz na skutek nieproporcjonalnego wzrostu różnych części półkul podąża do komór bocznych wzdłuż szczelin naczyniówkowych. Rytina 1825 i 1827. Bezpośrednio powyżej szczelin naczyniówkowych ściana półkul grubieje, tworząc hipokamp, hipokampus. Rycina 1824b i 1825b. Główną funkcją tej struktury, która wybrzusza się do komór bocznych, jest odbiór wrażeń węchowych. W miarę ekspresji półkule okrywają boczną część międzymózgowia, śródmózgowia oraz głowową część tyłomózgowia wtórnego. Rycina 1827 i 1828. Ciało prążkowane, stanowiące część ściany półkuli, przemieszcza się ku tyłowi i dzieli na dwie części. Po pierwsze, grzbietowo-prześrodkową, jądro-ogoniaste i po drugie, brzuszno-boczną, jądro-soczewkowate, rycina 1827b. Ten podział dokonany jest przez aksony łączące różne okolice kory mózgu i przebiegające przez zgrupowanie jąder komórkowych ciała prążkowanego. Tak utworzony pęczek włókien nerwowych nazywany jest torebką wewnętrzną, rycina 1827b. W tym samym czasie przyśrodkowa ściana półkuli oraz boczna ściana międzymózgowia ulegają fuzji, a jądro ogoniaste oraz wzgórze pozostają w ścisłym kontakcie, rycina 1827b. Stały wzrost półkul w kierunku przednim, grzbietowym i dolnym powoduje odpowiednio wykształcenie płatów czołowych, skroniowych i potylicznych. Gdy ustanie wzrost okolicy okrywającej ciało prążkowana, przestrzeń między płatem czołowym i skroniowym ulega obniżeniu, a obszar ten nazywany jest wyspą. Rycina 1828a. Region ten u noworodka jest prawie całkowicie zakryty przez sąsiadujące z nim płaty mózgu, które rosną podczas rozwoju. Pod koniec życia płodowego powierzchnia półkul mózgu rośnie tak szybko, że tworzą się liczne pofałdowania i zakręty, gyri, pooddzielane szczelinami i bruzdami. Rycina 1828b. Rozwój kory mózgu. Kora mózgu rozwija się z warstwy płaszczowej, rycina 1824b, która składa się z dwóch okolic. Po pierwsze, paleopalium, płaszcz dawny, inaczej
paleokorteks, kora dawna. I archipalium, płaszcz stary. Inaczej archikorteks, kora stara. Położonej, bocznie, od ciała prążkowanego, rycina 1825b. I po drugie neopalium, płaszcz nowy. Inaczej neokorteks, kora nowa. Zlokalizowanej pomiędzy hipokampem a paleopalium, rycina 1825b i 1827b. W neopalium neuroblasty migrują falami pod oponą miękką i różnicują się w dojrzałe neurony. Gdy przybywa kolejna fala neuroblastów, migrują one przez warstwy utworzone wcześniej, aż do osiągnięcia pozycji podporowej. Tak więc neurony utworzone wcześniej uzyskują w korze pozycję głębszą, natomiast utworzone później zajmują pozycję bardziej powierzchowną. U noworodka kora mózgu ma budowę warstwową, wynikającą ze zróżnicowania się komórek. Kora ruchowa zawiera dużą liczbę komórek piramidalnych, a okolice czuciowe charakteryzują komórki ziarniste. Różnicowanie układu węchowego zależy od oddziaływań nabłonkowo-mezenchymalnych. Zachodzi ona pomiędzy komórkami grzebienia nerwowego i ektodermą wyniosłości czołowo-nosowej, tworzącą plakodę nosową, węchową, oraz pomiędzy komórkami grzebienia nerwowego a dnem kresu mózgowia, prowadząc do powstania opuszek węchowych, rycina 1829. Komórki w plakodach nosowych różnicują się w pierwotne neurony czuciowe nabłonka jamy nosowej, posiadające aksony rosnące i kontaktujące się z neuronami wtórnymi rozwijających się opuszek węchowych. Rycina 1829. W siódmym tygodniu połączenia te są w pełni wytworzone. Wraz z postępującym wzrostem mózgowia opuszki węchowe i drogi węchowe uformowane przez neurony wtórne wydłużają się i wspólnie tworzą nerw węchowy. Rycina 1830. Spoidła. U dorosłych liczne wiązki, pęczki włókien nerwowych, spoidła, przekraczające linię pośrodkową, łączą obie półkule. Najważniejsze wiązki przechodzą przez blaszkę krańcową, rycina 1824 i 1825. Pierwsza, powstająca w rozwoju wiązka przecinająca linię pośrodkową, nazywana jest spoidłem przednim. Tworzą je włókna łączące opuszkę węchową z odpowiednim polem mózgowym jednej półkuli ze stroną przeciwległą. Rycina 1827a i 1830. Jako drugie powstaje spoidło hipokampa, czyli spoidło sklepienia. Jego włókna wychodzą z hipokampa i zbiegają się w blaszce krańcowej w pobliżu blaszki grzbietowej międzymózgowia. Stąd włókna, tworząc układ łukowaty, tuż poza szczeliną naczyniówkową przechodzą do ciałka suteczkowatego i do podwzgórza. Innym ważnym spoidłem jest ciało modzelowate. Pojawia się ono w 10 tygodniu rozwoju i łączy pola niezwiązane z węchem lewej i prawej kory mózgowej. Początkowo spoidło to tworzy małą wiązkę w blaszce krańcowej, rycina 1827a. Jednak wskutek postępującego rozwoju neuropalium powiększa się początkowo ku przodowi, później ku tyłowi, przechodząc łukiem nad cienkim sklepieniem międzymózgowia. Rycina 1830. Oprócz tych trzech spoideł rozwijających się w blaszce krańcowej występują trzy inne spoidła. Dwa z nich, spoidło tylne i spoidło uzdeczek,
położone są poniżej dogłowowo w stosunku do szypuły szyszynki. Trzecie spoidło, skrzyżowanie wzrokowe, pojawiające się w dogłowowej ścianie międzymózgowia, zawiera włókna biegnące z przyśrodkowych połówek siatkówek. Rycina 18-30. Płyn mózgowo-rdzeniowy. Płyn mózgowo-rdzeniowy, cerebrospinal fluid, CSF, jest wydzielany przez sploty naczyniówkowe komór mózgu. Sploty te są zmodyfikowaną warstwą wyściółki i produkują około 400 do 500 ml CSF dziennie. Płyn krąży w komorach mózgu, opuszczając komory boczne, wchodzi do komory trzeciej przez otwory międzykomorowe, a następnie, przechodząc przez wodociąg mózgu, dociera do komory czwartej. Rycina 18-30. Część płynu mózgowo-rdzeniowego wchodzi do kanału rdzenia kręgowego, a część opuszcza komorę czwartą przez otwory środkowe i boczne do przestrzeni podpajęczynówkowej, która otacza mózgowie. Płyn absorbowany jest z przestrzeni podpajęczynówkowej przez układ żylny, tworzący ziarnistości pajęczynówki, zwłaszcza te, które wnikają do górnej zatoki strzałkowej. Płyn mózgowo-rdzeniowy unosi mózg i stanowi poduszeczkę dla mózgu, nadającą mózgowi pływalność, tak, że nie przyciska on nerwów czaszkowych do wewnętrznej powierzchni czaszki. Molekularne mechanizmy rozwoju mózgowia. Rozwój OUN według wzoru przednotylnego, głowowo-ogonowego, rozpoczyna się we wczesnym okresie podczas gastrulacji i indukcji układu nerwowego. Zobacz rozdział 5 i 6. Po utworzeniu płytki nerwowej sygnałem do podziału mózgowia na przodomózgowie, śródmózgowie i tyłomózgowie jest ekspresja genów homeotycznych, genów zawierających homeoboks. W strunie grzbietowej, płytce przedstrunowej i płytce nerwowej. U człowieka tyłomózgowie składa się z 7 segmentów, u innych ssaków 8. Rombomerów, które wykazują różniące się wzorce ekspresji genów homeotycznych, klasy Atenapedia, geny HOX. Geny te podlegają ekspresji według nakładających się wzorców. Geny tworzą zgrupowania z lokalizacją w kierunku 3' do 5', odzwierciedlającą przednio-tylny wzór ich ekspresji. Zatem geny zlokalizowane bliżej końca 3' podlegają ekspresji w odcinku głowowym. Rycina 18-31. Dotyczy to wszystkich paralogów. Geny końca trzeciego podlegają także wcześniejszej ekspresji niż gen końca 5', co pozwala na zachowanie czasowych zależności wzorca ekspresji. Geny te, które uzyskały pozycję wzdłuż osi przednio-tylnej tyłomózgowia, determinują właściwości rombomerów i struktur z nich pochodzących. Nie jest całkowicie wyjaśnione, w jaki sposób zachodzi ta regulacja. Chociaż wiadomo, że retinoidy, kwas retinowy, odgrywają kluczową rolę w regulacji ekspresji genów HOX. Na przykład nadmiar kwasu retinowego przesuwa ekspresję genów HOX ku przodowi i powoduje, że rombomery położone bliżej części głowowej różnicują się w typ bardziej doogonowy. Brak kwasu retinowego powoduje małe tyłomózgowie. Występuje także różnica w odpowiedzi genów HOX na działanie kwasu retinowego. Geny zlokalizowane bliżej końca 3' zgrupowania, klastra, są bardziej wrażliwe niż geny z końca 5'. Specyfikacja okolic
przedmózgowia i śródmózgowia podlega również regulacji przez geny homeotyczne. Geny te jednak nie należą do klasy Atenapedia, których granica ekspresji zatrzymuje się na rombomerze 3. Tak więc przypuszczalnie nowe geny pełnią rolę ustalania wzoru różnicowania tych okolic mózgu, które ewolucyjnie tworzą nową głowę. W stadium płytki nerwowej LIM1 podlegające ekspresji w płytce przedstrunowej i OTX2 podlegające ekspresji w płytce nerwowej są istotnymi genami określającymi okolice przodomózgowia i śródmózgowia. Przy czym LIM1 wzmaga ekspresję OTX2. Geny te również ulegają ekspresji w najwcześniejszym stadium gastrulacji i pomagają w specyfikacji całej okolicy głowowej epiblastu. Z chwilą pojawienia się fałdów nerwowych oraz łuków gardłowych dodatkowe geny z homeoboksem, w tym OTX1, EMX1 i EMX2, ulegają aktywacji według specyficznych i nakładających się wzorców w okolicy śródmózgowia i przodomózgowia i uszczegóławiają ich charakterystykę. Gdy ustalone zostaną granice ekspresji, tworzą się dwa dodatkowe ośrodki organizacji. Krawędź nerwowa przednia. Anterior neural ridge. Anterior neural ridge. ANR. Na styku głowowej granicy płytki nerwowej i ektodermy nieneuronalnej oraz cieśń, rycina 1833, między tyłomózgowiem i śródmózgowiem. W obu tych ośrodkach czynnik wzrostu fibroblastów 8, FGF8, jest główną cząsteczką sygnałową indukującą ekspresję kolejnych genów regulujących różnicowanie. W ANR w stadium czwartym somitów FGF8 indukuje ekspresję genu FOXG1 kodującego czynnik transkrypcyjny. Rycina 1832. FOXG1 reguluje rozwój krasomózgowia, półkul mózgowych i specyficzność w obrębie przodomózgowia, łącznie z podstawą krasomózgowia i siatkówką. W cieśni, w miejscu połączenia obszaru śródmózgowia i tyłomózgowia, gen FGF8 ulega aktywacji, tworząc pierścień ekspresji wokół tego połączenia. Rycina 1833. FGF8 indukuje ekspresję dwóch genów zawierających homeoboksy. Engraillet 1 i N1 i N2. Których aktywacja wytwarza gradient stężeń kodowanych przez nieczynników transkrypcyjnych, który rozchodzi się promieniście w cieśni ku przodowi i tyłowi. N1 generuje rozwój grzbietowej części śródmózgowia, pokrywy, tektum i przedniego tyłomózgowia, muszczku, cerebellum. Natomiast N2 bierze udział jedynie w rozwoju muszczku. FGF8 indukuje również ekspresję genu WNT1 w okrężnym paśmie leżącym do przodu od okolicy ekspresji FGF8, rycina 1833. Rozwój tej okolicy, w tym muszczku, zależy od oddziaływania WNT1 z N1 i N2. WNT1 jest istotny dla wczesnej specyfikacji okolicy śródmózgowia, ponieważ ulega ekspresji w tym rejonie w stadium płytki nerwowej. Ekspresja FGF8 zachodzi również w tym wczesnym okresie w mezodermie, poniżej połączenia śródmózgowia i tyłomózgowia. Może więc regulować ekspresję WNT1 i ustalać wczesny wzorzec rozwoju tego regionu.
Cieśń tworzy się nieco ku tyłowi, od połączenia śródmózgowia i tyłomózgowia, które położone jest na ogonowej granicy ekspresji OTX2. Ustalanie wzorców grzbietowo-brzusznych, boczno-przyśrodkowych zachodzi także w okolicach przodomózgowia i śródmózgowia. Wzorzec brzuszny, przyśrodkowy jest pod kontrolą genu SHH, tak jak i w pozostałych częściach OUN. SHH wydzielany przez płytkę przedstrunową indukuje ekspresję NKX2.1 genu zawierającego homeobox, regulującego rozwój podwzgórza. Cząsteczka sygnałowa SHH dla swojej aktywności wymaga autokatalitycznej proteolizy białka prekursorowego dokonywanej przez domenę C terminalną. Po proteolizie dochodzi do kowalencyjnego wiązania cholesterolu z otrzymanym fragmentem N-terminalnym, w jego końcu karboksylowym. Cząsteczką sygnałową jest otrzymany po proteolizie fragment N-terminalny, zaś przyłączony cholesterol ułatwia jej dystrybucję. Tworzenie grzbietowego, bocznego wzorca rozwoju cewy nerwowej odbywa się pod kontrolą BMP4 i BMP7, ulegających ekspresji w ektodermie nieneuronalnej przylegającej do płytki nerwowej. Produkty tych genów indukują ekspresję MSX1 w linii pośrodkowej oraz hamują ekspresję FOXG1, rycina 18-32. Z chwilą zamknięcia się cewy nerwowej BMP2 i 4 powstają w blaszce grzbietowej. Białka te regulują ekspresję genu czynnika transkrypcyjnego LHX2 w korze mózgu. Powstające białko inicjuje następnie kaskadę aktywacji genów koniecznych do ustalenia wzorca rozwoju tego obszaru. Ekspresje genów regulujących wzorce rozwoju przedniotylnego, czyli głowowo-ogonowego i grzbietowo-brzusznego, czyli boczno-przyśrodkowego mózgu, nakładają się i współdziałają na granicach tych okolic. Ponadto różne obszary mózgu wykazują kompetencję do odpowiedzi tylko na sygnały specyficzne. Na przykład jedynie część głowowa płyty nerwowej w odpowiedzi na SHH wykazuje ekspresję NKX2.1. Podobnie tylko przednia część płyty nerwowej w odpowiedzi na FGF8 wykazuje ekspresję FOXG1. Zaś ten sam sygnał FGF8 na poziomie międzymózgowia indukuje ekspresję N2. Tak więc kompetencja do odpowiedzi pomaga w specyfikacji różnych obszarów mózgu. Odniesienia kliniczne. Wady przesadki. Niekiedy niewielka część kieszonki Radkego pozostaje w sklepieniu gardła jako przysadka gardłowa. Czaszkogardlak, przewodziak czaszkowo-gardłowy. Kraniofaryngioma. Powstaje z pozostałości kieszonki Radkego. Może powstać w obrębie siodła tureckiego lub wzdłuż szypuły przysadki, lecz na ogół leży powyżej siodła. Może być powodem wodomózgowia i dysfunkcji przysadki, na przykład moczówka prosta, zaburzenia wzrostu. Odniesienia kliniczne, wady czaszki. Przodomózgowie jednokomorowe, holoprozencefalia, holoprozencefalia HPE. Jest terminem odnoszącym się do szeregu nieprawidłowości, w których utrata struktur linii pośrodkowej wywołuje zaburzenia rozwoju mózgowia i twarzy. W ciężkich przypadkach komory boczne zlewają się w pojedynczy pęcherzyk kresomózgowia.
oczy są zrośnięte, tworzy się pojedyncza komora nosa oraz inne uszkodzenia pośrodkowej części twarzy. Rycina 18-34. W lżejszych przypadkach dochodzi do podziału przodomózgowia na dwie półkule, ale rozwój struktur linii pośrodkowej jest niepełny. Zwykle opuszki i szlaki węchowe oraz ciało modzelowate są niedorozwinięte lub nie ma ich wcale. W przypadkach bardzo lekkich niekiedy jedyną wskazówką pewnego stopnia HPE jest obecność pojedynczego, centralnie położonego siekacza. HPE występuje z częstością 1 na 15 tysięcy żywych urodzeń, ale w 1 na 250 ciąż zakończonych wczesnym poronieniem. Mutacja genu SHH regulującego ustalanie brzusznej linii pośrodkowej OUN przyczynia się do powstania niektórych postaci HPE. Inną przyczyną jest wadliwa biosynteza cholesterolu, która prowadzi do powstania zespołu Smith-Lemy-Opitz. U dzieci z tym zespołem występują wady twarzoczaszki i kończyn, a 5% ma HPE. Ten autosomalny, recesywny zespół jest skutkiem zmian w obrębie reduktazy 7-dehydrocholesterolu, która metabolizuje 7-dehydrocholesterol do cholesterolu. Wiele wad, w tym kończyn i mózgowia, może być wywołanych nieprawidłową sygnalizacją SHH, ponieważ cholesterol jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania tego genu. Inne przyczyny genetyczne dotyczą mutacji w genach czynników transkrypcyjnych. Synoculus homeobox 3 6-3 TG Interaction Factor, TGIF oraz Zinc Finger Protein, ZITS2. Rozszczep czaszki, schizencefalia. Schizencefalia jest rzadką wadą, w której dochodzi do dużych rozszczepów w półkulach mózgu, nierzadko prowadząc do zaniku tkanki mózgowej. Wydaje się, że mutacja genu homeotycznego EMX2 jest przyczyną niektórych tych przypadków. Zaburzenia kostnienia kości czaszki prowadzą do powstania przepuklin oponowej czaszkowej, oponowo-mózgowej, oponowo-mózgowej z wodogłowiem. Najczęściej dotknięta jest łuska kości potylicznej, której może brakować częściowo lub całkowicie. Jeżeli otwór w kości potylicznej jest niewielki, wybrzusza się przez niego jedynie opona. Przepuklina oponowa czaszkowa, meningocel. Lecz jeżeli ubytek jest duży, część mózgu, a nawet komory, mogą przedostawać się przez otwór do worka oponowego. Rycina 18-35 i 36. Te dwie ostatnie wady odpowiednio nazywane są przepukliną oponowo-mózgową meningoencefalocele i przepukliną oponowo-mózgową z wodogłowiem meningohydroencefalocele. Takie uszkodzenia występują z częstością 1 na 12 tysięcy urodzeń. Brak mózgowia, anencefaly, exencefaly, spowodowany jest niezamknięciem części głowowej cewy nerwowej, co powoduje niewytworzenie sklepienia czaszki i pozostawanie zniekształconego mózgowia bez pokrywy. Później tkanka nerwowa degeneruje, pozostawiając masy martwicze. Wada ta nazywa się brakiem mózgowia, chociaż pień mózgu nie jest uszkodzony.
rycina 1837a. W niektórych przypadkach defekty zamknięcia cewy nerwowej rozciągają się doogonowo do rdzenia kręgowego i taką wadą określa się jako rozszczep czaszkowo-rdzeniowy. Kranio rachis schizis. Rycina 1837b. Brakowi mózgowia towarzyszy duża wada rdzenia kręgowego, ponieważ płody z brakiem mózgowia nie mają wykształconego odruchu połykania. Dwa ostatnie miesiące ciąży charakteryzuje wielowodzie. Polihydramnios. Z powodu braku sklepienia czaszki wada ta może być wykryta badaniem USG. Anencefalia występuje z częstością 1 na 5000 urodzeń i jest częstsza u płodów żeńskich niż męskich. Podobnie jak w przypadku rozszczepu kręgosłupa, wielu takim wadom można zapobiec, podając kobietom 400 mikrogramów kwasu foliowego na dzień przed i w trakcie wczesnego okresu ciąży. Wodogłowie hydrocefalus charakteryzuje się nadmiernym nagromadzeniem płynu mózgowo-rdzeniowego w komorach mózgu. W większości przypadków wodogłowie noworodków wywołane jest niedrożnością wodociągu Sylwiusza. Stenoza wodociągu. Niedrożność uniemożliwia przepływanie płynu mózgowo-rdzeniowego z komór bocznych i komory trzeciej do światła komory czwartej, a z niej do przestrzeni podpajęczynówkowej, skąd powinien być resorbowany. W następstwie tego płyn zbiera się w komorach bocznych i uciska mózg oraz kości czaszki. Ponieważ szwy czaszkowe nie uległy jeszcze zrośnięciu, przestrzenie między nimi poszerzają się w miarę powiększania się głowy. W krańcowych przypadkach tkanka mózgowa oraz kości ulegają ścieńczeniu i głowa może przyjąć olbrzymi rozmiar. Rycina 1838. Małogłowie, mikrocefalia, charakteryzuje się zmniejszeniem sklepienia czaszki. Rycina 1839. Ponieważ wielkość czaszki zależy od wzrostu mózgowia, podłożem takiej wady jest zaburzenie rozwoju mózgu. Przyczyny mogą być wielorakie. Mogą mieć podłoże genetyczne, autosomalne recesywne lub być spowodowane wpływem czynników działających w okresie przedurodzeniowym, takich jak infekcje, przyjmowanie leków lub teratogeny. W ponad połowie przypadków dochodzi do upośledzenia umysłowego. Infekcja płodu toksoplazmozą może prowadzić do wapnienia tkanki mózgowej, niedorozwoju umysłowego, wodogłowia lub małogłowia. Do małogłowia może także prowadzić ekspozycja na promieniowanie we wczesnych etapach rozwoju. Podwyższona temperatura, stany gorączkowe spowodowane infekcją matki lub gorące kąpiele mogą przyczynić się do rozszczepu kręgosłupa i rozwoju anencefalii. Wymienione powyżej anomalie są najpoważniejsze i uniemożliwiają życie. Bardzo wiele innych uszkodzeń OUN może występować bez widocznych objawów zewnętrznych. Na przykład ciało modzelowate, corpus callosum, może być częściowo lub całkowicie niewykształcone, nie prowadząc do poważniejszych zaburzeń czynnościowych. Podobnie częściowy lub całkowity brak mózgu może wywołać jedynie niewielkie zaburzenia koordynacji ruchów. Z drugiej zaś strony
przypadki poważnego upośledzenia umysłowego mogą nie być związane z wykrywalnymi morfologicznie zmianami. Niedorozwój umysłowy może wynikać z zaburzeń genetycznych, np. zespół Downa, lub z narażenia na czynniki teratogenne, w tym na czynniki zakaźne, wirus różyczki, wirus cytomegalii, toksoplazmoza. Jednak główną przyczyną upośledzenia umysłowego jest nadużywanie alkoholu przez ciężarną matkę. Nerwy czaszkowe. Od 4 tygodnia rozwoju obecne są już jądra wszystkich 12 nerwów czaszkowych. Wszystkie nerwy, z wyjątkiem nerwu węchowego pierwszego i nerwu wzrokowego drugiego, wyrastają z pnia mózgu i tylko nerw okoruchowy trzeci pozostaje poza okolicą tyłomózgowia. W tyłomózgowiu ośrodki proliferacji w neuroepitelium tworzą 7 u człowieka wyraźnych segmentów zwanych rombomerami. Rombomery dają początek jądrom ruchowym nerwów czaszkowych NC. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 i 12. Retina 18-17 i 18-40. Ustalanie wzorca rozwoju tych segmentów prawdopodobnie zależy od sygnałów pochodzących z mezodermy tworzącej somitomery, zlokalizowane poniżej okrywającego je neuroepitelium. Neurony ruchowe jąder nerwów czaszkowych znajdują się w pniu mózgu, natomiast zwoje czuciowe leżą poza mózgiem. Tak więc organizacja nerwów czaszkowych jest homologiczna do organizacji nerwów rdzeniowych, chociaż nie wszystkie nerwy czaszkowe zawierają zarówno włókna ruchowe, jak i czuciowe. Tabela 18.2. Zwoje czuciowe nerwów czaszkowych pochodzą z plakot ektodermalnych oraz z komórek grzebienia nerwowego. Wyróżnia się ektodermalne plakody, plakodę nosową, plakodę uszną i 4 plakody nadgardłowe, będące ektodermalnymi zgrubieniami grzbietowych części łuków gardłowych. Tabela 18.3, zobacz rycina 17.2. Plakody nadgardłowe uczestniczą w tworzeniu zwojów nerwów łuków gardłowych 5, 7, 9 i 10. Zwoje przywspółczulne, trzewne, odśrodkowe pochodzą z komórek grzebienia nerwowego, a ich włókna prowadzone są w nerwach czaszkowych 3, 7, 9 i 10. Tabela 18.2. Tabela 18.2. Pochodzenie nerwów czaszkowych i ich skład. Nerw czaszkowy, węchowy, rejon mózgu, kresomózgowie, charakterystyka SA, unerwienie, nabłonek jamy nosowej, zapach. Nerw czaszkowy, wzrokowy, drugi, rejon mózgu, międzymózgowie, charakterystyka SA, unerwienie, siatkówka widzenia. Nerw czaszkowy, okoruchowy, trzeci, rejon mózgu, śródmózgowie, charakterystyka SE, GVE, unerwienie, mięśnie, prosty górny, dolny i przyśrodkowy, skośny dolny, dźwigacz powieki górnej, zwój rzęskowy, zwieracz źrenic rzęstkowy, nerw czaszkowy blokowy, czwarty, rejon mózgu, tyłomózgowie wtórne, charakterystyka GSE, unerwienie, mięsień skośny górny. Nerw czaszkowy trójdzielny, piąty, rejon mózgu, tyłomózgowie wtórne, charakterystyka GSH, zwój nerwu trójdzielnego, unerwienie,
skóra, usta, mięśnie twarzy, zęby. Przednie 2/3 proprioceptorów języka, mięśnie, stawy. Charakterystyka VE, łuki gardłowe, ruchowe, unerwienie, mięśnie żucia, żuchwowo-gnykowy, napinacz podniebienia miękkiego, napinacz błony bębenkowej, brzusiec przedni mięśnia dwubrzuścowego, nerw czaszkowy, odwodzący, szósty, rejon mózgu, tyłomózgowie wtórne, charakterystyka SE, unerwienie, mięsień prosty boczny. Nerw czaszkowy, twarzowy, siódmy, rejon mózgu, tyłomózgowie wtórne, charakterystyka SA, zwój kolankowy. Smak, przednie 2/3 języka, charakterystyka GSA, zwój kolankowaty. Unerwienie, skóra zewnętrznego otworu słuchowego, przednie 2/3 języka, charakterystyka SVE, łuki gardłowe, ruchowe, unerwienie, mięśnie, wyrazowe twarzy, strzemiączkowy, rylcowo-gnykowy, brzusiec tylny, mięśnia dwubrzuścowego. Charakterystyka GVE, unerwienie, ślinianki podżuchwowe, podjęzykowe, gruczoł łzowy. Nerw czaszkowy, przedsionkowo-ślimakowy, ósmy. Rejon mózgu, tyłomózgowie wtórne. Charakterystyka SA, zwój przedsionkowy i spiralny. Unerwienie. Kanały półkoliste, woreczek, łagiewka, równowaga. Narząd spiralny Cortiego, słuchu. Nerw czaszkowy, językowo-gardłowy, dziewiąty. Rejon mózgu, rdzeniomózgowie, charakterystyka SA, zwój dolny, unerwienie, tylna 1/3 języka, smak. Charakterystyka GVA, zwój górny, unerwienie, ślinianka przełuszna, zatoka i bębenek szyjny, ucho środkowe. Charakterystyka GSA, zwój dolny, unerwienie, ucho zewnętrzne. Charakterystyka SVE, łuki gardłowe ruchowe, unerwienie, mięsień rylcowo-gardłowe. Charakterystyka GVE, zwój uszny, unerwienie, ślinianka przyuszna. Nerw czaszkowy błędny, dziesiąty, rejon mózgu, rdzeniomózgowie. Charakterystyka SA, zwój dolny, podniebienie i nagłośnia, smak. GVA, zwój górny, unerwienie, gardło, krtań, tchawica, serce, przełyk, żołądek, jelita. GSA, zwój górny, unerwienie, nasada języka, otwór słuchowy zewnętrzny. SVE, łuki gardłowe ruchowe, unerwienie, mięśnie, zwieracz gardła, wewnętrzne krtani, górne 2/3 przełyku. Charakterystyka GVE, zwoje w narządzie lub w pobliżu, unerwienie, tchawica, oskrzela, przewód pokarmowy, serce. Nerw czaszkowy dodatkowy, 11, rejon mózgu, rdzeniomózgowie. Charakterystyka SVE, łuki gardłowe ruchowe, unerwienie, mięśnie mostowo-obojczykowo-sutkowy, czworoboczny. SE, podniebienie miękkie, gardło z 10. Nerw czaszkowy podjęzykowy, rejon mózgu, rdzeniomózgowie. Charakterystyka SE, unerwienie, unerwienie mięśnie języka z wyjątkiem mięśnia podniebienno-językowego. Przypis SE, somatyczne, ogólne, odśrodkowe. SVE, trzewne, specjalne, odśrodkowe, zaopatrujące mięśnie,
poprzecznie prążkowane, pochodzące z łuków gardłowych. GVE trzewne, ogólne odśrodkowe. GVA trzewne, ogólne dośrodkowe. SA specjalne odśrodkowe. GSA somatyczne, ogólne dośrodkowe. M mięsień. Koniec tabeli. Układ nerwowy autonomiczny. Autonomiczny układ nerwowy, AUN, składa się z włókien ruchowych odśrodkowych, które unerwiają mięśnie gładkie i mięsień sercowy oraz grzuczoły wydzielnicze. Stąd nazywany jest niekiedy układem trzewnym ruchowym. Układ ten dzieli się na dwie części, współczulną i przywspółczulną, i każda z nich składa się z dwóch rodzajów neuronów, przedzwojowych i zazwojowych. Ciała komórkowe neuronów przedzwojowych znajdują się w istocie szarej OUN. Ciała komórkowe neuronów zazwojowych występują poza OUN. W zwojach autonomicznych, a ich włókna kończą się w narządach docelowych. Zasadniczo neuroprzekaźnikiem układu współczulnego jest norepinefryna, czyli noradrenalina. Natomiast acetylocholina jest neurotransmiterem układu przywspółczulnego. Część współczulna. Ciała komórkowe neuronów przedzwojowych części współczulnej zlokalizowane są w rogach bocznych rdzenia kręgowego, w jądrze pośrednio bocznym, tworząc słupy na poziomie T1-L2. Rycina 18-42. Ciała komórkowe neuronów zazwojowych zlokalizowane są po obu stronach kręgosłupa w zwojach przykręgowych oraz w zwojach przedkręgowych, czyli zwoje przedaortowe, znajdujących się w pobliżu dużych naczyń, odchodzących od aorty. Tętnice trzewne, kreskowe, górne i dolne. Rycina 18-42. Zwoje przykręgowe połączone są włóknami nerwowymi i tworzą lewy i prawy pień współczulny. Łańcuchy zwojów współczulnych. Wszystkie te zwoje pochodzą z komórek grzebienia nerwowego okolicy piersiowej, które migrują tam w 5. tygodniu rozwoju. Rycina 18-41. Komórki grzebienia tworzące zwoje pnia współczulnego migrują także w kierunku dogłowowym i doogonowym, rozciągając te pnie na okolicę szyjną i miedniczą. Migracja i zasiedlanie komórkami grzebienia odbywa się pod kontrolą cząsteczek BMP, wydzielanych przez aortę grzbietową i będących homeotraktantami dla migrujących komórek. Włókna przedzwojowe układu współczulnego pochodzą z ciał komórkowych neuronów rdzenia kręgowego z poziomu T1 do L2. Wychodzą drogą korzeni brzusznych, ponieważ są włóknami ruchowymi, wchodzą do nerwu rdzeniowego, następnie do gałęzi pierwotnej brzusznej i prawie natychmiast wchodzą w gałąź łączącą białą, by osiągnąć pień współczulny. Rycina 18-42. Będąc w pniu, mogą tworzyć synapsy w segmencie, do którego wnikają, wstępować lub zstępować do położonych dogłowowo lub doogonowo neuronów i tworzyć z nimi synapsy, lub mogą przechodzić przez pień, nie wytwarzając połączeń synaptycznych i docierając do zwoju przedkręgowego, tam tworzyć synapsy. Włókna przedzwojowe biegnące do zwojów przedkręgowych łączą się grupy zwane nerwami trzewnymi miedniczymi. Są to nerwy trzewne większe, T5 do T9, nerwy trzewne mniejsze, T10 do T11,
nerwy trzewne najniższe T12 oraz nerwy trzewne lędźwiowe rycina 18-42. Włókna zazwojowe zwojów pnia współczulnego biegnące do naczyń krwionośnych, mięśni przywłosowych, gęsia skórka i gruczołów potowych głowy, karku, tyłowia oraz kończyn podążają z pnia współczulnego przez gałęzie łączące szare ku gałęziom brzusznym wszystkich 31 nerwów rdzeniowych i z naczyniami krwionośnymi osiągają miejsce przeznaczenia. Rycina 18-42. Włókna zazwojowe zwojów dolnych szyjnych i zwojów piersiowych górnych opuszczają pień jako zbiór włókien zwanych nerwami trzewnymi sercowo-płucnymi, unerwiającymi serce i płuca. Rycina 18-42. Włókna zazwojowe zwojów podkręgowych, zwojów przedaortowych docierają drogą wzdłuż naczyń krwionośnych, unerwiając narządy jamy brzusznej oraz narządy płciowe zewnętrzne. Ponieważ ciała komórek neuronów przedzwojowych znajdują się w segmentach rdzenia kręgowego na poziomie T1 do L2, tylko te segmenty będą posiadały gałęzie łączące białe. Jednak ponieważ każdy nerw rdzeniowy otrzymuje włókna neuronów pozazwojowych, każda gałąź pierwotna brzuszna każdego nerwu rdzeniowego będzie połączona z gałęziami łączącymi szarymi. Część przywspółczulna. Ciała komórkowe neuronów przedzwojowych części przywspółczulnej znajdują się w pniu mózgu oraz w segmencie krzyżowym rdzenia kręgowego S2 do S4 i nazywane są niekiedy częścią czaszkowo-krzyżową AUN, rycina 18-43. Włókna przedzwojowe przywspółczulne, jąder pnia mózgu, podążają drogą nerwów. Oko ruchowego NC3, twarzowego NC7, językowo-gardłowego NC9 i nerwu błędnego NC10 do struktur głowy i szyi. Nerw błędny dostarcza również unerwienie przywspółczulne do większości narządów trzewnych znajdujących się poniżej okolicy bliższej 1/3 części okrężnicy poprzecznej. Rycina 18-43. Włókna przedzwojowe w części krzyżowej układu opuszczają rdzeń kręgowy drogą korzeni brzusznych nerwów rdzeniowych segmentów S2 do S4 i następnie wychodzą z gałęzi pierwotnych brzusznych tych nerwów jako nerwy trzewne miednicze, unerwiając pozostałe części układu pokarmowego od dalszych 2/3 okrężnicy poprzecznej do odbytnicy. Rycina 18-43. Część tych włókien podąża do pęcherza moczowego i tkanek wzwodowych narządów płciowych zewnętrznych. Ciała komórkowe neuronów zazwojowych przywspółczulnych w części czaszkowej znajdują się w 4 zwojach. Rzęskowym NC3, skrzydłowo-podniebiennym i podżuchwowym NC7 oraz usznym NC9, rycina 18-43. Neurony zazwojowe klatki piersiowej oraz jamy brzusznej związane z nerwem błędnym NC10 znajdują się zwykle w lub na unerwionym narządzie. Taki układ odnosi się także do ciał komórkowych neuronów zazwojowych nerwów trzewnych miedniczych, które występują pojedynczo lub jako niewielkie zwoje w ścianach narządów docelowych, jak na przykład zwoje trzewne jelita. Podobnie jak w układzie współczulnym, neurony zazwojowe całego układu przywspółczulnego
wywodzą się z grzebienia nerwowego. Nadnercze. Nadnercze. Gruczoł nadnerczowy. Rozwija się z dwóch składowych. Pierwszej części mezodermalnej, która tworzy korę, i drugiej części ektodermalnej, która tworzy rdzeń. W piątym tygodniu rozwoju komórki mezotelialne pomiędzy podstawą kreski a rozwijającymi się gonadami zaczynają proliferować i wnikać do leżącej poniżej mezenchymy. Rycina 18-41. Różnicują się one tutaj w duże komórki kwasochłonne, które tworzą korę płodową, czyli korę pierwotną nadnercza. Rycina 18-44a. Wkrótce druga fala komórek z mezotelium wnika do mezenchymy i otacza wcześniej wytworzone komórki kwasochłonne. Te wnikające komórki są mniejsze niż początkowej fali i tworzą korę ostateczną gruczołu. Rycina 18-44. Są to komórki produkujące steroidy i w drugim trymestrze ciąży zaczynają wydzielać dehydroepiandosteron. DHEA, który w łożysku zostaje przekształcony w estrogen. Istnieją dowody świadczące, że produkcja hormonów przez korę płodową jest istotna dla utrzymania łożyska i ciąży. Wkrótce po urodzeniu kora płodowa ulega szybkiemu wstecznieniu, podczas gdy pozostałe komórki różnicują się w trzy ostateczne warstwy: kłębkowatą, pasmowatą i siatkowatą. Rycina 18-44b. Kora wydziela głównie kortyzol, aldosteron i androgeny. Jednocześnie z powstaniem kory płodowej komórki grzebienia nerwowego wnikają do niej od strony przyśrodkowej, tworząc sznury i skupienia formujące rdzeń gruczołu. Białka BMP wydzielane przez aortę grzbietową regulują migrację i specyfikację komórek rdzenia nadnerczy. Po zróżnicowaniu się komórki te mają zdolność wybarwiania się solami chromu na kolor żółto-brązowy. Stąd nazywane są komórkami chromochłonnymi. Rycina 18-44b. Komórki te są zmodyfikowanymi, zazwojowymi neuronami współczulnymi, do których dochodzą włókna współczulne przedzwojowe. Po stymulacji komórki rdzenia nadnerczy wydzielają epinefrynę, adrenalinę oraz norepinefrynę, noradrenalinę. Mediatory uwalniane bezpośrednio do krwi. Komórki chromochłonne są licznie rozproszone w zarodku, lecz u dorosłych ich jedyną przetrwałą grupę stanowi rdzeń nadnerczy. Wniesienia kliniczne. Barwiak, nerwiak przyzwojowy. Feochromocytoma. Barwiaki są rzadkimi guzami zawierającymi komórki chromochłonne, charakteryzującymi się nadmierną produkcją i uwalnianiem adrenaliny i noradrenaliny. Wywołuje to napadowe epizody nadciśnienia, przyspieszonej pracy serca, bóle głowy i inne objawy. Większość z nich występuje w rdzeniu nadnerczy, ale około 10% zlokalizowanych jest w innych miejscach, zwykle w jamie brzusznej. 25% występuje rodzinnie i przypadki te związane są z mutacją genu RET, którego aktywność jest związana z migracją komórek grzebienia nerwowego. Wrodzona okrężnica olbrzymia. Choroba Hirsch-Sprunga. Wrodzona okrężnica olbrzymia. Megakolon. Wywołana jest nieprawidłowościami w rozwoju zwojów przywspółczulnych w ścianie całej lub części okrężnicy i odbytnicy, wynikającymi ze zaburzeń migracji komórek grzebienia nerwowego.
Większość rodzinnych przypadków choroby Hirschsprunga spowodowana jest mutacją w obrębie genu RET, kodującego błonową receptorową kinazę tyrozynową. Gen ten zlokalizowany jest na chromozomie 10q11 i jest istotny dla migracji komórek grzebienia nerwowego. Ligandem dla receptora jest glejopochodny, neurotropowy czynnik wzrostu GDNF, wydzielany przez komórki mezenchymy, wśród których migrują komórki grzebienia nerwowego. Migracja ta jest regulowana przez oddziaływania ligand-receptor. W następstwie mutacji receptora migracja jest hamowana i zwoje przywspółczulne nie powstają. Niemal zawsze zmianami dotknięta jest odbytnica, a w 80% przypadków odbytnica i esica, zaś część wstępująca i poprzeczne okrężnicy tylko w 10-20 przypadków. Okrężnica zostaje rozdęta, megakolon powyżej dotkniętego obszaru, który wykazuje mały przekrój wywołany skurczem spastycznym nieunerwionej mięśniówki gładkiej. Tabela 18.3. Udział komórek grzebienia nerwowego i plakot w tworzeniu zwojów nerwów czaszkowych. Nerw okoruchowy trzeci. Zwój rzęskowy, trzewny, odśrodkowy. Pochodzenie. Grzebień nerwowy w połączeniu przodomózgowia i tyłomózgowia. Nerw trójdzielny piąty. Zwój trójdzielny, ogólny, dośrodkowy. Pochodzenie. Grzebień nerwowy na styku przodomózgowia i tyłomózgowia. Plakoda nerwu trójdzielnego. Nerw twarzowy siódmy. Zwój górny, ogólny i specyficzny, dośrodkowy. Pochodzenie. Grzebień nerwowy tyłomózgowia, pierwsza plakoda nadgardłowa. Dolny, kolankowaty, ogólny i specyficzny, dośrodkowy. Pierwsza plakoda nadgardłowa. Klinowo-podniebienny, trzewny, odśrodkowy. Pochodzenie. Grzebień nerwowy tyłomózgowia. Zwój podżuchwowy, szczególny, dośrodkowy. Pochodzenie. Grzebień nerwowy tyłomózgowia. Nerw przedsionkowo-ślimakowy, ósmy. Zwój słuchowy, ślimakowy, specjalny, dośrodkowy. Pochodzenie. Plakoda uszna. Zwój przedsionkowy, specjalny, dośrodkowy. Pochodzenie. Plakoda uszna, grzebień nerwowy tyłomózgowia. Nerw językowo-gardłowy dziewiąty. Zwój górny, ogólny i specjalny, dośrodkowy. Pochodzenie. Grzebień nerwowy tyłomózgowia. Zwój dolny, skalisty, ogólny i specjalny, dośrodkowy. Pochodzenie. Druga plakoda nadgardłowa. Zwój uszny, trzewny, dośrodkowy. Pochodzenie. Grzebień nerwowy tyłomózgowia. Nerw błędny, dziesiąty. Zwój górny, ogólny, dośrodkowy. Pochodzenie. Grzebień nerwowy tyłomózgowia. Zwój dolny, guzowaty, ogólny i specjalny, dośrodkowy. Pochodzenie. Grzebień nerwowy tyłomózgowia, trzecia, czwarta plakoda nadgardłowa. Zwój nerwu błędnego, przywspółczulny, trzewny, odśrodkowy. Pochodzenie. Grzebień nerwowy tyłomózgowia. Podsumowanie. Ośrodkowy układ nerwowy OUN rozwija się z ektodermy i pojawia się jako płytka nerwowa w połowie trzeciego tygodnia rozwoju. Rycina 18.1. Podczas zawijania się brzegów płytki powstające fałdy nerwowe zbliżają się ku sobie w linii pośrodkowej, tworząc cewę nerwową. Rycina 18.2 i 3.
Koniec głowowy cewy zamyka się około 25 dnia, zaś koniec ogonowy około 28 dnia. Następnie ołun tworzy tubularną strukturę z szeroką częścią głowową, mózgowiem oraz długą częścią ogonową, rdzeniem kręgowym. Zaburzenia w zamykaniu się cewy nerwowej są przyczyną wad, takich jak rozszczep kręgosłupa, rycina 18, 15 i 16, i brak mózgowia, rycina 30. I brak mózgowia, rycina 18, 37. Można im zapobiec, stosując kwas foliowy. Rdzeń kręgowy tworzący ogonową część ołun charakteryzuje się obecnością blaszek brzuszno-bocznych, podstawnych, zawierających neurony ruchowe, blaszek grzbietowo-bocznych, skrzydłowych, zawierających neurony czuciowe, blaszki brzusznej i blaszki grzbietowej, służących jako szlaki łączące obie strony rdzenia. Rycina 18.8. Nerwy rdzeniowe powstają z każdego segmentu rdzenia kręgowego. Jądra ruchowe tych nerwów obecne są w blaszce brzuszno-bocznej wewnątrz rdzenia. Ciała komórek czuciowych znajdują się poza rdzeniem, w zwojach rdzeniowych, pochodzących z komórek grzebienia nerwowego. SHH odpowiada za wentralizację cewy nerwowej, czyli za określenie pozycji jej części brzusznej i indukuje różnicowanie się blaszki brzusznej i blaszek brzuszno-bocznych. BMP4 i BMP7 ulegające ekspresji w ektodermie nieneuralnej podtrzymują i podwyższają ekspresję PAX3 i PAX7 w blaszkach grzbietowo-bocznych i w blaszce grzbietowej. Mózgowie dzieli się na pień mózgu, przedłużenie rdzenia kręgowego przypominające jego budowę i zawierające blaszki brzuszno-boczne i blaszki grzbietowo-boczne oraz na ośrodki wyższe, móżdżek i półkule mózgu, które odpowiadają silnie rozwiniętym blaszkom grzbietowo-bocznym. Po zakończeniu zamykania cewy nerwowej mózgowie składa się z trzech pęcherzyków. Tyłomózgowia, rombencefalon, śródmózgowia mesencefalon i przodomózgowia prosencefalon. Później te pierwotne pęcherzyki zostają podzielone na pięć różnych okolic, rycina 18.5. Tyłomózgowie dzieli się na po pierwsze rdzeniomózgowie, myencefalon, które utworzy rdzeń przedłużony, medula oblongata. Ta okolica zawiera blaszki brzuszno-boczne dla neuronów somatycznych i trzewnych odśrodkowych oraz blaszki grzbietowo-boczne dla neuronów somatycznych i trzewnych dośrodkowych, rycina 18.18. I na po drugie tyłomózgowie wtórne, metencefalon z typowymi blaszkami brzuszno-bocznymi, neurony odśrodkowe i blaszkami grzbietowo-bocznymi, neurony dośrodkowe, rycina 18.19. Ten pęcherzyk mózgowy tworzy również móżdżek, rycina 18.20. Centrum koordynacji postawy i ruchu oraz most, szlak dla włókien nerwowych pomiędzy rdzeniem kręgowym a korą mózgu i móżdżku, rycina 18.19. Śródmózgowie nie ulega podziałowi. Budową przypomina rdzeń kręgowy z blaszkami brzuszno-bocznymi, neurony odśrodkowe i blaszkami grzbietowo-bocznymi, neurony dośrodkowe. Blaszki grzbietowo-boczne śródmózgowia tworzą wzgórki przednie i tylne, będące stacjami przekaźnikowymi odruchów odpowiednio do ośrodków wzrokowych i słuchowych. Rytina 18.23. Przodomózgowie ulega podziałowi na dwie części, tylną międzymózgowie diencefalon i przednią kresomózgowie telencefalon.
Międzymózgowie składa się z cienkiej blaszki grzbietowej sklepienia oraz grubych blaszek grzbietowo-bocznych, z których rozwija się wzgórze i podwzgórze. Ryciny 18, 24 i 25. Międzymózgowie bierze udział w powstawaniu przysadki, która tworzona jest także z kieszonki Radkego. Ryciny 18, 26. Kieszonka Radkego wytwarza część gruczołową przysadki adenofizis, część pośrednią oraz część guzową. Międzymózgowie tworzy płat tylny neurohypofizis, zawierający komórki glejowe i otrzymujący włókna nerwowe spod wzgórza. Kresomózgowie składa się z dwóch bocznych wybrzuszeń, półkul mózgowych i części pośrodkowej blaszki krańcowej. Lamina terminalis. Retina 18-27. Blaszka krańcowa służy jako spoidło łączące pęczki włókien biegnące pomiędzy lewą i prawą półkulą mózgu. Retina 18-30. Półkule mózgu początkowo dwa małe uwypuklenia. Retina 18-24 i 25. Powiększają się i przykrywają boczne powierzchnie międzymózgowia, śródmózgowia i tyłomózgowia wtórnego. Retina 18-26, 18-28. Ostatecznie obszary jąder kresomózgowia zbliżają się do jąder międzymózgowia. Retina 18-27. Układ komorowy, zawierający płyn mózgowo-rdzeniowy CSF, rozciąga się od światła kanału rdzenia kręgowego po komorę czwartą w tyłomózgowiu, poprzez wąski wodociąg Sylwiusza w śródmózgowiu i komorę trzecią w międzymózgowiu. Przez otwory Monroe układ komorowy rozciąga się z komory trzeciej do komór bocznych półkul mózgowych. Płyn mózgowo-rdzeniowy produkowany jest w splotach naczyniówkowych komór bocznych trzeciej i czwartej. Blokada CSF w układzie komorowym lub przestrzeni podpajęczynówkowej prowadzi do powstania wodogłowia. Wzorcowanie mózgu zachodzi w osi przedniotylnej, głowowo-ogonowej i grzbietowo-brzusznej, boczno-przyśrodkowej. Geny HOX regulują wzorce rozwoju w osi przedniotylnej w tyłomózgowiu i określają specyfikę rombomerów. Inne czynniki transkrypcyjne zawierające homeodomeny określają wzorzec rozwoju w osi przedniotylnej okolicy przodomózgowia i śródmózgowia. Poprzez regulację ekspresji genów LIM1 i OTX2. Dwa inne ośrodki organizacji, krawędź nerwowa przednia ANR i cieśń tyłomózgowia, wydzielają FGF8, będący induktorem sygnalizacji w tych obszarach. W odpowiedzi na ten czynnik wzrostu w głowowym końcu przodomózgowia ekspresji ulega gen FOXG1, kierujący rozwojem kresomózgowia, zaś w cieśni aktywowane są geny N-Greilet, odpowiadające za różnicowanie muszczku i sklepienia śródmózgowia. Tak jak w całym OUN, cząsteczka sygnałowa SHH, wydzielana przez płytkę przedstrunową i strunę grzbietową, odpowiada za wentralizację okolicy przodomózgowia i tyłomózgowia. BMP4 i BMP7 wydzielane przez nieneuralną ektodermę indukują i podtrzymują ekspresję genów odpowiedzialnych za dorsalizację, czyli określenie pozycji i rozwoju części grzbietowych. Istnieje 12 nerwów czaszkowych i większość z nich pochodzi z tyłomózgowia. Neurony ruchowe każdego z nich zlokalizowane są w obrębie mózgowia. Natomiast neurony czuciowe
leżą poza mózgowiem i pochodzą z plak ektodermalnych oraz z komórek grzebienia nerwowego. Rycina 18, 2 i 3. Układ neuronów czuciowych i ruchowych w nerwach czaszkowych odpowiada układowi w nerwach rdzeniowych. Autonomiczny układ nerwowy, AUN, składa się z dwóch części, współczulnej i przywspółczulnej. Układ ten jest dwuneuronowy i zawiera włókna przedzwojowe i zazwojowe. Neurony przedzwojowe układu współczulnego leżą w rogach bocznych rdzenia kręgowego, w segmentach od T1 do L2. Jego neurony zazwojowe znajdują się w pniach współczulnych oraz w zwojach przedkręgowych, czyli przedaortowych. Przywspółczulne neurony przedzwojowe znajdują się w jądrach w pniu mózgu, związane z NC3, 7, 9 i 10 oraz w okolicy krzyżowej rdzenia kręgowego S1 do S4. Jądra zazwojowe występują w zwojach położonych zazwyczaj w pobliżu unerwianego narządu. Wszystkie zwoje AUN utworzone są przez komórki grzebienia nerwowego. Nadnercze rozwija się z dwóch źródeł. Po pierwsze, komórek mezodermy, tylnej ściany ciała, proliferujących i wytwarzających korę płodową, która jest zastępowana przez korę ostateczną, powstającą w wyniku drugiej proliferacji tych komórek. Ta część gruczołu wydziela steroidy i bierze udział w utrzymywaniu ciąży poprzez wydzielanie DHEA, który w łożysku przekształcany jest w estrogen. Po drugie, komórek grzebienia nerwowego, które migrują z fałdów nerwowych i tworzą rdzeń gruczołu. Te komórki różnicują się w komórki chromochłonne i są zmodyfikowanymi, zazwojowymi neuronami układu współczulnego. Pobudzane przez neurony przedzwojowe wydzielają adrenalinę, czyli epinefrynę, i noradrenalinę, czyli norepinefrynę, bezpośrednio do krążenia. Problemy do rozwiązania. Problem pierwszy. Pod jakim względem nerwy czaszkowe i rdzeniowe są podobne? Pod jakim względem się różnią? Problem drugi. Jakie elementy wspólnie tworzą nerw rdzeniowy? Jaka jest różnica między korzeniem grzbietowym, korzeniem brzusznym, gałęzią pierwotną grzbietową i gałęzią pierwotną brzuszną? Jaki rodzaj włókien, czuciowe czy ruchowe, występują w każdej z tych struktur? Problem trzeci. Na jakim poziomie dokonuje się nakłucia lędźwiowego? Jak to uzasadnić z embriologicznego punktu widzenia? Problem czwarty. Jak można wytłumaczyć powstawanie większości wad cewy nerwowej, NTD? Czy można je diagnozować prenatalnie? Jakie są sposoby zapobiegania NTD? Problem piąty. Prenatalne badanie USG wykazało u płodu powiększoną głowę i przerost obu komór bocznych. Jak nazywa się ta wada? Co może być jej przyczyną? Problem szósty. Z jakich dwóch części składa się AUN? Gdzie znajdują się ich odpowiednie neurony przedzwojowe? Jakie rozwojowo jest pochodzenie neuronów zazwojowych? Koniec rozdziału 18. Układ nerwowo-ośrodkowy. Trochę długi, ale się udało.